Stajemy dzisiaj tu przed wami, tak jak Jezus z apostołami. Rap to nie nasza bajka, ale podejmujemy się tego wyzwanka. Służenie Bogu to dla nas przyjemność, nie ma tu miejsca na szarą codzienność. Wirus wprowadził trochę zamieszania, lecz my sobie radzimy, nie ma obijania. Proboszcz już nie wytrzymuje, jak mu kadzidła tyle serwuje. Wierni w parafii nie narzekają, gdy ceremoniarze się zbliżają. Ministranci chodzą zakłopotani, jak babki z pytaniami. Kto nabożeństwo dziś sprawuje? Może ktoś się orientuje? W dobie koronawirusa młodzi mają świrusa. Nie wiedzą, czy na zbiórki chodzić, myślą, co tu dzisiaj zbroić. Naszą modlitwą lekarzy wspieramy i do zrzutki pieniędzy was zachęcamy. Kto ich wesprze i pomoże, będzie na pewno w lepszym humorze. Zapewniamy wam rzecz jedną, modlitwa jest naszą potęgą. Miłujcie się wzajemnie, mimo że to sprawa ciężka, to jest nasza dobra ścieżka. Prowadzi nas pasterz najważniejszy, bądźmy jak owieczki, idźmy za nim i poznajmy świat cudowniejszy. Wiara w Boga nas ratuje, a anioł stróż pilnuje. By każdy, kto wraca do domu, nie przeniósł wirusa nikomu. Dodajemy też od siebie, że kiedy ktoś jest pod siebie, każdy uśmiech go ratuje i na duchu podbuduje, yo. Łącząc siły, jednocząc się w Panu, uratujemy się wszyscy od tego bałaganu, ziom. Dzięki za nominację, a teraz nominujemy. Służbę liturgiczną przy parafii świętego Piotra i Pawła w Sierosławiu. Jego ekscelencję księdza biskupa Wiesława Śmigla. Księdza Karola Cieszyńskiego wraz ze scholą. Oraz kleryków z Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Powodzenia!